Cześć, tu Jaromir, witam w kolejnym odcinku z gry Rimworld. Kontynuujmy naszą przygodę, spróbujmy w tym momencie jakoś ogarnąć naszą bazę po tych wszystkich wydarzeniach, które ostatnio były, czyli śmierci Grzegorza, wariactwach Sknery itd., itd. Na razie widzę, że tylko Mayumi jest w tym momencie na chodzie, ale gra w szachy, ma troszkę niskie oczekiwania, więc niech sobie w te szachy gra. Przy okazji gdzieś tutaj zauważyłem, że mamy o żywność w postaci zająca nieżywego i tutaj jeszcze szczura nieżywego, więc można równie dobrze pozbierać to wszystko. Wełna z alpaki jeszcze jest do zebrania, widzę. Okej, więc jak będziemy mieć troszeczkę więcej kolonistów, to to wszystko pozbieramy. Możemy zobaczyć w tym momencie, aha, myśliwy. Może dajmy na dwa. Na razie żywności chyba mamy mnóstwo. Nawet bym dał na trzy myśliwy. No, trzy. Mayumi. Budowniczy przede wszystkim. Rolnik. Na razie nie ma co sadzić, więc to na razie może zostać. Sprzątanie. Aha, tu mamy jakąś grupę jednoosobową, ale nie możemy z nimi handlować, więc nic nam to nie da. Sadzili je. No dobrze. Jak jest tak, to niech to sadzi. Transportuje zająca. Dobrze. Do składowiska. Przy okazji to składowisko widzę, że nam się całe wypełniło. Tutaj nie wiem, co miało być. W związku z czym kopiuj ustawienia. Struktury, obszary, składowisko. Tak. Krwiożercza sfora się pojawiła. To zaraz będziemy tutaj. Tylko skończmy. Kopiuj ustawienia, wklej ustawienia. Mamy tak, nieprzetworzone bryły zwłoki. Nieprzetworzone bryły zwłoki, dobrze jest. Co to za krwiożercza sfora? Dzików wkroczyła do regionu, będą wędrować po okolicy poszukując ludzkiego mięsa. No to się akurat może i przyda, bo możemy na nie polować i sobie mięsa troszeczkę w tym momencie zdobyć. Zobaczmy tylko, gdzie jest Mayumi. Okej, ona już jest tam. Dobra. No i gdzie ta sfora leci? Atakuje Bingę. Wow, wow, wow. Zobaczmy, czy ona zdąży, czy ten kolonista tam zdąży uciec. Oj, 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 jak go atakują. Chyba niestety go załatwiły. Ale to nie nasza wina. Sprzęt, tkanina, 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 pemikan, możemy wziąć. Chyba jednak ta sfora jest bardzo krwiożercza. Trzeba będzie z tym uważać, jakie one mają cele. Idzie, idzie. Trzeba uważać, żeby w tym momencie one nas tutaj nie zaatakowały. Może tak, przełączmy na wszelki wypadek te nasze tutaj wieżyczki strzelnicze. Transportuje granat odłamkowy. Możesz to zrobić. Przy okazji już zajmuje się przełączeniem. Dobra. Gdzie ta sfora dzików? Bo one tu zaraz czuję, że będą robić obniżony nastrój. Kto ma obniżony nastrój? Sknera. Dobra. To akurat jest nic dziwnego. Mayumi. Transportuje. Co to jest? Karabin. Weźmy ją, powołajmy. Ustawmy ją gdzieś tutaj. Teraz tak, Rafał jest na chodzie, ale on nie ma w ogóle broni. Więc Rafał, jakbyś mógł bardzo szybko wyekwipować, nie będzie zadowolony, ale te granaty mogą się nam przydać. Paweł. Paweł, karabinek. Tutaj, a Sknera śpi. Dobra. Okej. Okay. Tak, one tu będą na pewno nas atakować. Dobra. Rafał. Może schowaj się tu. Zwolnij, idź tutaj. Sknera niech je zostanie tam, gdzie jest, a tu musimy uważać na nich. Mayumi do tyłu. No właśnie.
Rafał ma w ogóle tarczę, ale to mu nic nie da. Mayumi. Okej, jak najszybciej idź tu. Paweł, niech też ucieka. O, bo nam Pawła załatwią. Kolonista potrzebuje ratunku. Dobra, no właśnie ta krwiożercza stwora jest po prostu... Uciekaj. Dobra, one tam nie będą atakować. Sknera. Karmi Pawła. Sknera, ty może na wszelki wypadek też uciekaj. Rafał. Dobrze, że mamy tu przejście. Dobra, przynajmniej te działka troszeczkę tutaj załatwią sprawę. Ekwipuj granat. Dobra, tutaj powinny wieżyczki troszeczkę pozałatwiać. Rzucimy jeszcze granat. O! Dobra, dziki same się załatwiły. Tylko, że niestety znowu nam rozwaliły tą całą tutaj wieżyczkę strażniczą. Ile tych dzików zostało? Ranny. I wchodzi w... Tutaj atakują. Dobra. To proszę, strzelamy do nich. Rafał. Nie wiem, czy zdążysz, ale leć tutaj. A Sknera. Sknera niech ratuje Pawła. Uratuj Pawła. Tu jest jeszcze jeden dzik, widzę. Czemu nie mogę rzucić tego granatu? O rany. Załatwiły nam wieżyczkę? Nie. Mayumi, uciekaj. Rafał, uciekaj. Sknera może... Może się uda. Mayumi, żeby tylko uciekła. Tu jest wieżyczka, więc Sknera jak się gdzieś tutaj schowa... Nie, Sknera, tylko Rafał. No, Mayumi, uciekaj, 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 uciekaj. Jeszcze trochę. Kurczę, no. Te dziki są strasznie niebezpieczne. O, jeszcze Sknerę nam załatwią. Kurczę. Został nam tylko Rafał. Ratunku. Dobra. Tak się rzuca tym granatem? Jak się tym granatem rzuca? Zostały dwa dziki. Jeden dzik. Nie wiem, jak się tym granatem rzuca. Strzelaj. Nie można trafić w cel. Rzuć ten granat tutaj. Aha, w ogóle nie ma jakiegoś w takiej bliskiej odległości? Dobra, dziki załatwione, ale wszyscy nasi ludzie też załatwiani. Mayumi. Dobra, kto jest w najgorszym stanie? Wszystkich trzeba ratować. Kurczę, to nie wygląda dobrze. Uratuj Mayumi. Uratuj Mayumi. Jak najszybciej. Łóżko medyczne. Ustaw jako łóżko szpitalne. No dobra, będzie tam. Jeszcze jest jeden dzik, kurczę. Ło, jeszcze jeden dzik. O, Sknera wstał. Dobrze. Sknera, 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 Sknera. Uratuj Pawła. Uciekaj. Kurczę. Tutaj dorwie. Ekwipuj karabin. Strzelaj w dzik. Nie!
Uciekaj, 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 szybko. Uciekaj. Nie zauważyłem tego dzika. No nie wiem, czy wszyscy przeżyjemy. Dobra, wieżyczki nas widzę uratowały. Paweł nie zdążył, ale dobra, Paweł jest przynajmniej ten. Uratuj Sknerę. Czy w ogóle Rafał jest w tym momencie lekarzem? Słabym, ale nie będzie miał wyboru. Dobra, i uratuj Mayumi. Jak tam Aerin? Potrzeby. Dobra, Rafał. Jest pemikan. Jakie tu masz potrzeby? Nastrój ma zadrapanie. Dobra, utrata krwi. Jedyne. Kto jest najlepszym lekarzem po Rafale? Paweł. Dobra. To nie masz wyboru. Musisz najpierw wyleczyć Pawła. Zajmij się leczeniem Pawła jak najszybciej. No jest kiepsko. Ta sfora dzików jest strasznie niebezpieczna. Dobrze, że mieliśmy te wieżyczki. Tylko one nas uratowały w tym momencie. Tylko te wieżyczki nas uratowały. Dobra, mam nadzieję, że pozostali przeżyją. Bo mamy tylko jedną osobę, żeby leczyć w tym momencie. Paweł. No to szczególnie, a to są głównie zadrapania, no ale żeby się infekcja nie wdała. Bardzo niski nastrój, no to tu nic nie poradzimy. Mamy na szczęście tych ziół troszeczkę. Okej, czyli ten niezaopatrzony. Co robisz? Karmi Pawła. Dobra, nie mamy w ogóle w tym momencie żadnego pożywienia. O, Paweł się już, że tak powiem, wyleczył. Sknera też? Tak? Okej. No dobra. Na priorytecie trzeba odbudować w tym momencie znowu tą wieżyczkę albo tą skończyć. Za to będziemy mieć mięsa, a mięsa. Zakładając, że wszyscy przeżyją. Paweł co robi? Gra w szachy. Dobra, niech sobie poprawią nastrój. Pograją z Rafałem w szachy. Mayumi jeszcze tylko jest, ale leczymy ją. No, zostaliśmy zdrowo po Haratani. Znaczy, niezdrowo. Dobra, Paweł jest tutaj, ok. Sknera wymaga jeszcze. Mayumi. No i Rafał. Zaraz, Paweł. Sknera, co robi Sknera? Leczy Mayumi. Rafał, co robi? Śpi. Więc może Paweł, skoro już jest opatrzony. A, już się zajmuje Rafałem. Bardzo dobrze. Oni koło siebie śpią w tym podwójnym łóżku, ale fajnie. Znaczy, nie wiem, czy tak fajnie, ale oni nie są w tym momencie. Paweł i Mayumi. Okej, co tam jest? Choroba, infekcja. No tego się bałem. Zakażenie męczy Sknerę. Zobacz miejsce, gdzie jest Sknera. Sknera. Proszę mi tutaj odpoczywać, aż wyzdrowiejesz. Paweł. Rafał, co robisz? Do Sknery, dobrze. Bardzo głodny. Dobra, Rafał już jest na chodzie, tak? Całkowicie? Bez obrażeń. No, silny jest Rafał. Uratował sytuację w tym momencie. Atak dzików. Dobra, tu można zwolnić to łóżko jako szpitalne. Bardzo niski nastrój. Sknera Mayumi, no nic dziwnego. Gdzież ten Sknera poszedł?
Aha, zadrapienie, infekcja nieznaczna, nieleczona. Tu jest sknera, śpi, ale już będzie leczona. Mam nadzieję, że sknera nie wykituje. Tu jest ok, to się powinno zagoić. I to też się powinno zagoić. No dobra. Karmi Mayumi. Gdzież to kar? Gdzież on jest, Paweł? Jak to karmi, jak śpi? Sknera idzie spać. Chwila, moment. Sknera, potrzeby, zdrowie. Infekcja, dobrze. Rafał. Potrzeby. A, ma broń palną. Czyli dajmy mu. Okej, potrzeby. Teraz powinno to zniknąć. Choroba. Mayumi. Rafał, muszę cię obudzić, niestety. Nie jest strażnikiem? Aha, Rafał, dobra. Musisz się tu zająć jednak karmieniem. Do Aerin. Czemu nie mogę tego zrobić? Gdzie oni tam idą? Kurczę, jakieś aktualizacje mi tutaj się robią. Pemikan? Aha, bo tu jest ten pemikan cały. Po co oni się tu wybrali tak daleko? No dobra, a Paweł? No, to jest daleka droga. No, te aktualizacje to rzeczywiście są strasznie wkurzające. Nie można tych w żaden sposób tego wyłączyć. Znaczy, pewnie można, ale trzeba się strasznie gdzieś tam pewnie nagrzebać w ustawieniach, a później nagle ups, podczas nagrywania wszystko wyskakuje i przeszkadza. Ach, no nic. Dobra. Ojej, ktoś się wkurzył. Mayumi? Pobija Erin. No nie, no. Jeszcze tego brakuje? Nie, Aerin pobiła Mayumi. Super. Karmi Sknerę. Rafał buduje. Uratuj Mayumi. Karmi Sknerę. Jak jest Aerin? Zdrowie, siniak, złamanie. Głodujący. Paweł, nakarm Aerin. Natychmiast, bo za chwilę ona dostanie fioła. Mało lekarstw w tym momencie się zrobiło. No na to nic nie poradzimy. Przynajmniej Paweł jest na chodzie. No, w miarę. Oczywiście strasznie dużo różnego rodzaju modyfikatorów ujemnych. Rafał też jest oczywiście na chodzie, ale zbyt dobrych humorów nie mają. Mayumi jest już na. Dobra, powinno być ok. Sknera. Infekcja poważna. Gdzie jest Sknera? Rafał, Paweł, co robi? Rafał, tending to Mayumi, czyli odwiedza Mayumi. Dobrze. A Paweł do Aerin. Leczy Aerin. Słaby wynik. Ja bym chciał, żebyś poleczył Sknerę. Ok. Będziesz później grał w szachy. No dobra, graj chwilę. Zarezerwowany przez Rafała. No dobra. Ok. Infekcja poważna, jeszcze zatrucie pokarmowe. Oh. Ok. Paweł, zajmij się leczeniem sknery. Jak tam Mayumi? Powinna dojść do siebie. Potrzeby. Bardzo brzydkie otoczenie, bla bla bla. Okej. Sknera, jak tam? Infekcja poważna. A jak jest z odpornością? 42-43%. No nie jest zbyt fajnie. Rafał, buduje tego, to może za chwilę.
Może skończ, nie można pracować, potrzebne materiały, czyli brakuje w tym momencie czego? Metalu. Metalu nam brakuje. No to tutaj mamy. Wykopmy ten metal. I te wieżyczki będzie trzeba z czasem tutaj odbudować. Tą wieżyczkę na razie anuluj, żeby się nie rozpraszali. Próbuję rekrutować Aerin. Bardzo dobrze by się tam przydała dodatkowa osoba. Rafał, karmi Mayumi. Dobrze. Mayumi powinna za chwilkę się, że tak powiem, tutaj wstać. Tutaj mamy tak porozwalony ten. Przewody. Rafał. Może jakbyś się zajął kopaniem sprasowanego żelaza w tym momencie. Dziki się nie zepsują za 24 dni, bo jest zimno. Zaraz, Rafał. Rafał, Rafał, Rafał. Górnik, górnik, górnik. Gdzie jest górnik? Tu jest górnik. W pierwszej kolejności bądź górnikiem. Co ja będę robić? Pociesza tą. Sorry. Skończ kopać tutaj. Bardzo niski nastrój. Sknera Mayumi. Dobra, pociesza Mayumi. To może się przynajmniej coś przydać na coś. Jak tam sknera z tym zdrowiem? Poważna infekcja. Odporność 60%. Za 5 godzin następne leczenie. Dobra. Z tej kukurydzy możemy się pozatruwać, niestety. Głodny. O rany. Uspokajająca fala. Każdy kolonista płci mężczyzna uśmiecha się z zadowoleniem. No to akurat jest dobrze. Ale Mayumi oczywiście się znowu wkurzyła. I będzie atakować Rafała. No i tak. Rafał, bo ty jesteś. Uciekaj przed Mayumi. No ucieka. Dobrze. Ok. Dała mu spokój. Jeszcze nie dała mu spokoju. Nie, ucieka, ucieka dalej. Kurczę, no. Mam nadzieję, że tym razem Rafał sobie z Mayumi poradzi. Nie poradził sobie. Rafał zmarł w wyniku pobicia. Ginie Rafał. Wielka tragedia. Rafał, który uratował całą kolonię. O nie. Pocieszał Mayumi. A w tym momencie Mayumi da nam w tym momencie całkowicie. Jeszcze Aerin pobije. Nie, Aerin pobiła Mayumi. No dobra, to przynajmniej tyle dobrze. Zdrowie. Pobicie Aerin. O, mogło być lepiej, ale że Rafał zginął. To jest niedobrze. To jest bardzo niedobrze. Sknera, jak tam jego infekcja poważna. No, Paweł będzie musiał się w tym momencie nim zająć. Jak najszybciej. Jak jeszcze sknera padnie. Paweł zajmie się leczeniem sknery. Dobra, uratuj Mayumi. Nie zdejmij, tylko uratuj. Kapsuła ratunkowa. Okej. Wykryj kapsuły ratunkowe. O tak, ktoś będzie potrzebował pomocy. Mamy Kato. Zobaczmy. Strzelanie, walka wręcz, społeczne, gotowanie, uprawa.
No bym tak powiedział, średnio na jeża. Karmi sknerę. Weź do niewoli. Nie ma ogrodzony łóżek dla więźniów. Mógł być lepszy. To niech będzie łóżko dla więźniów. Spróbujmy uratować Kato. Wejść do niewoli, o powiedzmy. Natomiast w zasadzie został nam tylko Paweł na chodzie. Reszta, że tak powiem, ledwo, ledwo. No ale że Rafał padł. Taki był niezły, że tak powiem. Z walką wręcz, w zasadzie dużo lepiej niż Mayumi. A jednak dostał od Mayumi. No cóż. No cóż. Bardzo niski nastrój Sknera, śmiertelna choroba Sknera i Maruyumi też. Oj, 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 oj. Zdrowie, infekcja ekstremalna. To niedobrze, gdzie jest ten Paweł? To bardzo niedobrze. Bo Mayumi może nam też umrzeć. Karmi Sknerę, dobrze. No nie wiem, czy tego w tym momencie rekrutować, czy wypuścić. Na razie dajmy rekrutację, ale nie jest zbyt dobry w tym momencie ten gość, Kaito. Paweł, co robi? Dobra. Ale to zostaw Kaito w spokoju. Zajmij się leczeniem Mayumi. Kolejna kapsuła ratunkowa. O rany. Nika. Zobaczmy. No tu jest nieźle. Okej. To na pewno będziemy ratować Nikę. Ustaw dla więźniów. Weź do niewoli Nikę. No nasza baza wygląda w tym momencie... Jeszcze jakaś transportowa ta kapsuła. A nie, to są. O, tak. Nie, to są dobry posiłek. Myślałem, że to są te. Myślałem, że to są jakieś lekarstwa. A dobre i to. Paweł, biedny Paweł, teraz wszystko na niego spadło. Mayumi. Jak tam Mayumi zdrowie? Uzyskano odporność. A Sknera uzyskano odporność. Dobra, oni powinni sobie, że tak powiem, odzyskać zdrowie. Więc szkoda tylko Rafała. Ale obniżony nastrój Sknera ma. Okej. Zobaczmy. Mayumi ma strasznie zły nastrój. Sknera troszkę lepszy, ale... Myśliwy, możemy w tym momencie wyłączyć myśliwych. Choroba? Kaito, zobacz miejsce. A Kaito warto byłoby. Ona ma dość dobre w tym momencie te. Nie, Kaito to w zasadzie nas. Okej. Okay. Kaito wypuszczenie. I bez powiedzmy jakichś lekarstw lepszych. Natomiast drugi, Nika będzie trzeba na pewno rekrutować i możemy ją leczyć. Zdrowie. Dobra. O, Nika jest całkiem niezła. Kaito jest taki sobie. Już Aerin jest w tym momencie lepszy, więc Kaito raczej bym wypuścił w tym momencie, bo nie jest zbyt dobry. Te jego umiejętności no, w zasadzie tylko do gotowania, uprawiania się nadaje głównie. Paweł, co robi Paweł? Dobra. Gdzie on tam idzie? Sknera, gdzie ty idziesz? A, dobry posiłek w tym momencie będzie jadł. Dobra, skoro już tutaj jesz, dobry posiłek, to ja ci zadam tutaj parę rzeczy do zrobienia.
zdejmij i nie mogę, nie jest tragarzem, sknera nie jest tragarzem, gdzie jest sknera? A, nie może być tragarzem, kurczę, no to niedobrze. To niedobrze. Paweł śpi, Majumi się leczy, Rafał nie żyje. No cóż, ale myślę, że to wystarczy na ten odcinek. Zobaczymy, czy uda nam się przetrwać, bo w tym momencie było bardzo, ale to bardzo, że tak powiem, blisko końca kolonii. No jeszcze i tak nie wiadomo, możemy jeszcze w tym momencie się nie udać, no ale mamy możliwość, w tym momencie szansę zarekrutowania dwóch nowych osób, więc może się uda ich zrekrutować. No i tyle. Dziękuję za obejrzenie filmu. Cześć i do zobaczenia.